Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, poza odcinkiem zrobiłam jedną rzecz, mianowicie wysłałam kopaczy na Tamorę. Na razie oni sobie tam są i niech sobie tam będą. Wróciłam na statek, poszłam sobie na dolny pokład, ponieważ nie miałam właśnie teleporterów na Tamorze, więc uznam, że się po nie wrócę. No i aktualnie nie mamy powrotu na Tamorę. Musimy się udać już typowo do Warantu, więc zaraz się tam udamy. Potem będziemy mogli wrócić oczywiście na Tamorę i tam załatwić sprawy. Poza odcinkiem narobiłam sobie rzeczy, które dają nam stałe bonusy do siły. Są to wszystkiego rodzaju zupy i tak dalej. Na przykład powiedzmy tutaj zupa ziołowa, mam ich 12 sztuk, zupa z ciemnych grzybów 20. To nie wszystko jeszcze, więc warto będzie to sobie podjeść. Kompot z jabłek również, kompot z gruszek, parujący gulasz, to żeśmy znaleźli, ognisty gulasz. Musimy to zjeść. Tylko zanim to zjemy, to jeszcze zauważyłam, że ja u Hawka się nie nauczyłam mistrza złotnictwa i u niego też możemy się nauczyć akrobatyki. Więc myślę, że kolejne dwa poziomy przeznaczymy właśnie w te rzeczy, żeby było fair. I teraz tak, ruszajmy na Warant. Konkretnie jeszcze nie na Warant, ale to się zaraz sami przekonacie. Bo właśnie to sprawdziłam i na Tamorę wrócimy sobie później. Dobra, to ruszajmy. Zaczekaj. Zanim popłyniemy do Arantu, musimy udać się do Myrtany, aby dostarczyć rudę królowi. Gdy tylko zbliżymy się do Engardu, dam ci skrzynię i runę teleportacji, która przeniesie cię do zamku. Nie zapomnij powiedzieć królowi o tym, czego dowiedziałeś się o armii nieumarłych. Dobrze. Dobrze, więc płynie mi Greg do Engardu. Dobra, będziemy tam tylko przez chwilę. Oto skrzynię z rudą i teleport do zamku. A jak mam wrócić? Ach, nieomal bym zapomniał. Oto runa, która przeniesie cię z powrotem na statek. Powodzenia, paladynie. Mam nadzieję, że nie jest jeszcze za późno. Późno. Sądzisz, że orkowie zdołali już przejąć Engard? Nie byliśmy tu od dłuższego czasu, więc wszystko jest możliwe. W każdym razie, powinieneś wrócić jak najszybciej. I niech Inous ma ciebie w opiece. No i dobra, jesteśmy w sali tronowej. Muzyka jest fajna, nie możemy wyjść. Tak jest, niestety, więc to przyjdzie nam zrobić później. Ale możemy na razie się tutaj rozejrzeć. Zanim pogadamy z samym sobie królem. Hej, ty. Witam. Wynoś się z mojej kuchni. Nie masz tu czego szukać, bez względu na to, czy jesteś paladynem, czy zbrojnym. Co tu porabiasz? A jak sądzisz? Gotuję jedną ze swoich wspaniałych zup. W końcu, będąc kucharzem, muszę czuwać nad tym, aby wszyscy w zamku mieli brzuchy pełne. Więc nie odrywaj mnie od pracy. Hej, ty. Pokaż mi swoje towary. Dobra, on ma, widzę, bardzo dużo rzeczy. To myślę, że kupimy od niego to, co trzeba. Ma chili, ma jajka, ma gruszki, co my tu mamy, zupa rybna, ma ziemniaki, mięsna, serowa, marchewka, marchewkowa, ziemniaczana, sałata, mleko, pory kupujemy. Tutaj nic, sałata, kiełbasa, bla 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 bla, seler, cebula. Kompot z gruszek, zupa mięsna, zupa serowa, kiełbasiana, cebulowa, ziemniaczana, marchewkowa i mocny gulasz. I ma dużo soli, ale tego już nie potrzebuje. Nie przeszkadzam. I to jeszcze jak? Wynoś się. Okej, czy ty się obrazisz, jeżeli ja sobie zabiorę rzeczy stąd? Widać, że nie. Beczka soli. To spoko. Wybaczcie, że tak tutaj laguje, ale po prostu się doczytują tekstury, bo jednak zamek jest dosyć obszernym miejscem. Tutaj jest w jednym bocznym pomieszczeniu gościu. Tak, no nie możemy sobie za bardzo chodzić. Gramy stąd sama wyprowadzi. Dobrze, ja rozumiem.
Ale możemy na przykład takie oto pulpity sobie przeczytać już teraz. Rozumiem. Więc zróbmy to. Czyli tak, kolejny poziom wydamy na złotnictwo. Ponieważ okazuje się, że wtedy będziemy mogli szlifować kamienie, chyba. A to jest umiejętność, która się przyda z czasem, z tego co się orientuję. Okej, tu jest gościu, który powinien mi dać zadanie. Zobaczymy, czy będę w stanie je zrobić. Witam, ja. Czego chcesz? Nie mam dla ciebie czasu. Aha, albo i nie. Nie wiem, wydawało mi się, że on mi da jakieś zadanie. Być może jak pogadam z królem, to dostanę od niego questa. Jest jeszcze kobryn, rycerze. Na górę chyba też nie możemy wchodzić. Tak jest, powinienem tu wrócić później. Dobra, spróbujmy z kobrynem pogadać najpierw. Hej, ty. Witam. Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. Witaj, Roland. Jestem Kobryn, dowódca paladynów w Engardzie. Muszę powiedzieć, że jestem zdumiony. Nie sądziłem, że jeszcze usłyszę o Albatrosie. Biorąc pod uwagę to, jak wiele okrętów orków pływa po naszym morzu, to po prostu cud, że nadal jesteście żywi. Witaj w Engardzie. No cóż, lub w tym, co jeszcze po tym mieście zostało. Prawie niemożliwa, co to znaczy? Oh my fucking god. Poćwiczyć nie chcę nic od ciebie. Witaj. Dlaczego zwróciłeś się właśnie do mnie? Czy choć wiesz, kim jestem? Kim jesteś? Jestem Lord Reginald, nadworny marszałek i doradca naszego króla. A teraz odejdź. Jestem zajęty. Bardzo trudna, co to znaczy bardzo trudna? Okej. Okay. Wypukła skórzana sakiewka. Jest też karypto. Bardzo trudno, czyli okej. Okay. Jestem ciekawa, czy Robar też ma 300 z ręki, czy więcej. Witam, ja. Tym, który zdołał pokonać naszą barierę. Witaj, rycerzu. Jaką barierę? Tą, którą postawili nasi magowie, aby zapobiec zagarnięciu Engardu przez orków. To była nasza ostatnia nadzieja w tej wojnie. Jednakże płacimy za to tym, że jesteśmy odcięci od reszty świata. To znaczy, że orkowie nie mogą przeniknąć do Engardu. Niestety, mogą. Niewielka część orkowej armii była już w mieście w tym momencie, jak została wzniesiona bariera. Od tego czasu okopali się za naszymi pozycjami i stale nas atakują. Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. Teraz rozumiem, jak tu trafiłeś. Posłał cię Lord Baldwin. Tak. Bardzo dobrze. Tylko 3 osoby za granicami Engardu posiadają kamienie teleportacyjne prowadzące w to miejsce. I jeden z nich został wręczony mojemu Lordowi Baldwinowi. A kto ma pozostałe 2? Jeden ma Rufus, dowódca paladynów w Gocie. Niestety, obawiam się, że Goufe została już zdobyta przez orków. A drugi ma rycerz Hector, który przynosi mi wieści o sytuacji w Myrtanie. Ale wracajmy do ciebie. Jak rozumiem, przyniosłeś rudę. Tak, ale tylko kilka skrzyń. Cóż, lepiej tyle, niż nic. Oddaj ją zarządcy zamku. On już się nią zajmie. Gdzie znajdę zarządcę? Nie wiem, gdzie znajduje się w tym momencie. Zapewne gdzieś w zamku. Musisz go poszukać. Jak oddasz mu skrzynię, wróć do mnie. Trochę sobie porozmawiamy. No dobra. No to już z nim rozmawiałam. Zobaczymy, czy będę w stanie z nim porozmawiać teraz więcej po oddaniu mu skrzyń. Ty tu zarządzasz. Tak. Czego chcesz ode mnie? Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. Doskonale. A teraz do rzeczy. Czego ode mnie chcesz? Mam bardzo mało czasu. Mam dla ciebie kilka skrzyń rudy. Masz magiczną rudę. Doskonale. Zaraz zaniosę ją kowalowi. No cóż, niewiele tego. Potrzebujemy jeszcze co najmniej 10 skrzyń, aby w miarę wyposażyć rycerzy. Ale nie będę narzekał. Przynajmniej jeden problem mniej. Czego jeszcze brakuje? Wszystkiego.
żywności, bełtów, mikstur leczniczych i zwojów. Chciałbym o coś zapytać. Nie mam czasu. Mhm, no to w takim razie do widzenia. Podejrzewam, że nie mogę dalej się szlajać gdzieś tam wyżej, prawda? Czy na przykład tutaj? Tak jest, gra mnie stąd wypierdziela. Trochę nieumiejętnie, bo... Okej. Dobra, to wracamy w takim razie do króla. Zaniosłem skrzynię do zarządcy. Doskonale. A teraz, rycerzu, opowiadaj. Orkowie w targę Enenli do Khorinis. Z tej przyczyny wynikły problemy z wydobyciem i dostawą rudy. Tego się obawiałem. Co z Górniczą Doliną? Zajęta przez orków. Lord Hagen, ze swoimi ludźmi, jest otoczony. O, Innosie. To oznacza, że nie mamy co liczyć na nowe dostawy rudy. Na to wygląda. Więc ta wojna jest przegrana. Chyba, że uratuje nas bohater z Khorinis. Bohater z Khorinis. Czyżby mówił o mnie? Tak. Zabił smoki Beliara i ciągle dokonuje jakichś nowych bohaterskich czynów. A, to ten. Mówią, że przypłynął do Myrtany na okręcie. Ale gdzie teraz przebywa, nie wiemy. Z jego pomocą moglibyśmy pozbyć się tych orków, co okopali się w Engardzie. Obawiam się, że orkowie to nie jedyny nasz problem. Co? A kto jeszcze? Czarni magowie asasynów czekają na przyjście armii nieumarłych, którą ma wysłać ich mistrz. Ona ma pomóc orkom w opanowaniu całego świata. O, Innosie. Czyż temu złu nie ma końca? Dowiedziałeś się, kto jest tym mistrzem? Jeszcze nie. Ale, sądząc po wszystkim, przebywa w Ashdodzie. Skąd to wiesz? Udało mi się ukraść list do dowódcy orków w Khorinis, wysłany przez jednego z czarnych magów. Właśnie w tym liście była mowa o armii nieumarłych. Więc nie możemy tracić czasu. Domyślam się, kto za tym wszystkim stoi. Ardas. Ardas. Tak. To on zniszczył magię runiczną, pomógł orkom, a teraz chce poszczuć na nas armię nieumarłych. Musimy położyć kres jego knowaniom. A gdzie przebywa Ardas? To wiedzą tylko orkowi szamani. Ale jeśli ten mistrz, o którym mówiłeś, to faktycznie Ardas, to przebywa w Ashdodzie. Co w tej sytuacji możemy zrobić? Prawdę mówiąc, wcześniej planowałem zostawić Lorda Baldwina i wszystkich jego ludzi do obrony Engardu, jak tylko misja w Khorinis zostanie zakończona. Ale teraz rozumiem, że najważniejsze jest zatrzymanie armii nieumarłych. Wracaj na okręt i przekaż Lordowi Baldwinowi mój rozkaz. Musicie natychmiast ruszyć do Ashdodu i z pomocą Innosa powstrzymać ukrywające się tam zło. Teraz ruszaj i nie marnuj czasu. Niech Innos cię ochroni. Chciałbym o coś zapytać. Nie możemy już marnować czasu na rozmowy. Idź i wykonaj to, co ci zleciłem. No dobra, no to w takim razie ruszamy stąd. Teleportacja do... na pokład. Król otrzymał skrzynię z rudą. Bardzo dobrze. Jak wygląda sytuacja w mieście? Źle. Miasto zostało całkowicie zajęte przez orków. Tylko zamek nadal się trzyma. Co? Czyli wszystko stracone. Na razie nie. Kiedy orkowie ruszyli do szturmu, magowie króla wzniesieli barierę ochronną wokół miasta. Więc tylko niewielka część orków znalazła się wewnątrz bariery, a ich główne siły pozostały na zewnątrz. Chwała Innosowi. To był ostatni środek ochronny, jaki nam pozostał. Król wspomniał mi o tym, kiedy szykowałem się do wypłynięcia. Niemniej jednak, sytuacja nadal pozostaje bardzo niebezpieczna. Jesteśmy zobowiązani wspomóc króla. Król Erchaobar ma nadzieję, że przyjdzie mu na pomoc wielki wojownik z Khorinis. Sądzę, że to ten sam człowiek, który według pogłosek, rozprawił się tam z wszystkimi smokami. Chyba wiem, o kim mówisz. Martin mi o nim opowiadał. Czy to znaczy, że nasza pomoc królowi już nie jest potrzebna? Ależ nie. Król wydał nam rozkaz, abyśmy popłynęli do Arantu i powstrzymali nadejście armii nieumarłych. Gdy wyjdziemy na otwarte morze, to powiesz mi, dokąd chcesz płynąć. Okej, jesteśmy znowu w miejscu respawnu. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Jakiś sztorm? Chryste, panie. Dobra, zobaczmy, co się tu dzieje w ogóle. Pieska pogoda. No okej, dzięki za info.
Co tu się... Gdzie jest... Ale beznadziejna pogoda. Gdzie jest Lord Balwin? Ja pierdzielę. Co tu się odpierdziela? Halo? Okej, chyba siedzi u siebie. Bo już tam mamy w sumie chyba wstęp. Robiłbym to inaczej. Siema. Dobrze, że przyszedłeś. Podobno są jakieś problemy w ładowni. Zejdź na dół i zobacz, co tam się dzieje. Okej, to już lecę. Do ładowni, tak? Jo, no co jest? Jakieś trzęsienie ziemi? Matko i córko. Cholera, mamy kilka dziur. Potrzebujemy pomocy. Powiadom Gernota, co się dzieje. Znajdziesz go w kajucie Lorda Balwina. Okej. Ło, cholera jasna, przecież ile tu jest wody. Dobra, już stąd idę. Boże, ale lataniny cudów na kiju. Nie usłyszą nawet Gernot. Mamy dziurę w ładowni. Hauk i Wolfgang muszą zająć się dziurą, zanim ładownia całkowicie zapełni się wodą. Cholera. Godziny na godzinę coraz gorzej. Powiedz Senowi i Olbinowi, żeby jak najszybciej zeszli do ładowni. Reszta marynarzy będzie potrzebna na pokładzie. Kilku paladynów też może pomóc. Idź do Bertrama, Beowulfa i Konrada. Powiedz im, że mają iść do ładowni i pomóc zatkać dziurę. Przy okazji spytaj Hawka, czy tylu ludzi mu wystarczy. Przepraszam, ale... Okej, Sven, Albin... Albin, tak, na pewno. Dobra, chyba pamiętam mniej więcej tych ludzi. Tu jest Konrad, też był chyba, nie? Ładowni potrzebna jest twoja pomoc. Koniecznie trzeba zatkać dziurę. Okej, Volkera chyba nie było, ale tak zerknę tylko, nie? Dobrze, no to sprawdźmy tutaj na górze, czy ktoś siedzi, stoi? Nie. Tutaj też się nic nie dzieje. Musisz zejść do ładowni. Koniecznie trzeba zatkać dziurę. Nędzna pogoda! Okej, no dzięki za info. No już myślałam, że nie idziesz do tej ładowni. Wulwias. A gdzie jest reszta ludzi? Przepraszam bardzo. Bo nie widzę. Wolfgang tu jest. Hawk? Dziura. Beltram, Beowulf i Albin. Dobra, zobaczmy wyżej, bo oni tam powinni gdzieś tu siedzieć, nie? Albin, zostaw gotowanie zupy. Jesteś potrzebny w ładowni. Dobrze. Dobra, jeszcze potrzebuję paladynów. Gdzie oni są? Przepraszam bardzo. Bo, okej, tu jest... Nie, bo to jest ten typo, dobra. Tam nie było, tutaj też nie było, bo tutaj było tylko trzech ludzi. Ten Ganelun mi się bardzo nie podoba, tak w ogóle. Tutaj ktoś może stoi gdzieś? Hello? Miotły zabieram kolejny raz. Halo, ktoś tu jest? Nie. Ej, no bo wiecie, trochę mi się już kończą miejscówki dla tych ludzi. Chyba, że siedzą tutaj w środku. Tu jest Ernest. Tu się pojawiła żywność nagle, rzeczy. Tego nie da się otworzyć, no na pewno. Ej, no brakuje mi ludzi. Nie mogę znaleźć Beowulfa. 4 Beowulf. Chwila.
ładowni potrzebna jest twoja pomoc. Koniecznie trzeba zatkać dziurę. Bertrama chciałam. Chwila. Musisz zejść do ładowni. Koniecznie trzeba zatkać dziurę. Dobra, naprawiłam to. Nie ma to jak bugowanie się gry, nie? Dobra. O, pójdziemy teraz do Hawka się zapytać, czy jest git. No i jak? Wystarczy ludzi, żeby zatkać dziury. Tak. Możesz powiadomić Gernota, że niedługo wszystkie zatkamy. Wiecie, najwyżej będziemy mieli o 2 paladynów więcej na statku. No ale nie widziałam ich, więc to jest takie... Musiało się coś z nimi stać, że ich jakby nie było. A jak byli, to chyba w dupie, bo... Nie wiem. Powiadomiłem wszystkich i porozmawiałem z Hawkiem. Wystarczy tylu ludzi, żeby zatkać dziurę. Hawk uważa, że wszystko jest pod kontrolą. Dobrze. Mam dla ciebie następne zadanie. Woda w ładowni wygoniła stamtąd wszystkie szczury, które teraz biegają tu dookoła. To dobra okazja, by pozbyć się tych gryzoni. Zabij wszystkie szczury, które biegają po pokładzie i wróć do mnie. Dobra. Akurat ze szczurami miałam też problem za pierwszym razem, jak grałam, bo... Boże, ile tam jest szczurów na górze. Agresywne szczury. Bardzo dużo ich. Pokaż, ciągle! Znowu jedno z tych. Jedna lędy. Dobra robota! Jedna bestia! Okej, tu jest już cisza i spokój. Dobra, bo tych szczurów jest trochę. I one potrafią gryźć dosyć dobrze. No, halo. Dobra, i tutaj są jeszcze też szczury. To powinny być już wszystkie, przynajmniej więcej nie widzę. Mam przynajmniej taką nadzieję, że więcej ich nie ma. Bo tak jak mówię, miałam to raz zbugowane i w nieskończoność jakby jeden szczur gdzieś utknął i nie byłam w stanie tego przejść. Siema, wszystkie już? Zabiłem wszystkie szczury. Co? A tak, świetnie, dziękuję ci. Czy coś się stało? Tak. Dopiero co się dowiedziałem, że jeden z naszych ludzi wypadł za burtę. O Innosie. O kim mówisz? O Dandolu. Wachtowi widzieli, jak miotał się w wodzie. Mam nadzieję, że udało mu się dopłynąć do jednej z raf. Wtedy jeszcze można by go uratować. Jednakże, Lord Baldwin zabronił mi płynąć na poszukiwania Dandola, to zbyt niebezpiecznie przy takiej pogodzie płynąć w stronę raf. Poza tym, jestem potrzebny na okręcie. Dlatego musimy zostawić Dandola na pastwę losu, chociaż wcale mi się to nie podoba. Zajmę się poszukiwaniami Dandola. To zasługuje na szacunek, ale wiesz, na co się porywasz. Możesz utonąć w tym wzburzonym morzu. Wiem. Mimo wszystko wypłynę na poszukiwania Dandola. Więc dobrze. Widzę, że podjąłeś decyzję. Cieszę się, że chociaż jeden chce spróbować go uratować. Pozostaje mi tylko życzyć ci szczęścia w tych poszukiwaniach. Niech Inos cię chroni, mój przyjacielu. Dobra. No to w takim razie ruszamy. Troszeczkę nas będzie czekać tutaj pływanie po tych rafach. Wiecie, no... Jakby wpław. Warto się przepłynąć do każdej rafy. Wiem, będzie bujać, nie patrzcie się na to nawet. Popłyniemy na każdą rafę, ponieważ na niektórych też można coś znaleźć, na przykład jakiś szczaw królewski albo coś w tym stylu. Więc po prostu na przyspieszeniu popłyniemy na każdą rafę, żeby zobaczyć, co tam się dzieje.
Trochę głupio, że musiałam tych paladynów wskrzeszać, ale to być może jest jakiś błąd spowodowany nie wiem czym. Cieszę się najbardziej, że nie mamy błędu z Tamorą, ponieważ część osób ma. Mianowicie, że nie mogą nagle grać, bo nie wczytuje im się Tamora i wywala Access Violation, ale my już byliśmy na Tamorze, więc myślę, że bez problemów będziemy mogli się więcej tam poruszać. Jest piękna, gwieździsta noc. Na szczęście potem będziemy mogli wrócić sobie teleporterem. Ach, te rafy, matko i córko, ile będziemy jeszcze płynąć. Nie patrzcie się na ten ruch wody, bo zrobi wam się niedobrze. Tak, nie wiem nawet, który to jest odcinek, bo sobie luźno gram, nagrywam. Na razie zostajemy przy tym, żeby zostały odcinki codziennie. Więc się nie martwcie. Dobra, co my tu mamy przy tej rafie? Ojej. Szukam jakiegoś miejsca, gdzie ewentualnie można by było wejść. A ta rafa jest chyba nieobsługiwana. Przynajmniej tak to wygląda. Znaczy w sumie wlazłam na nią. Widzę, że się da po niej chodzić. Albo nie. No dobra, popłyniemy w takim razie na kolejną. Tam jest jakaś dyskoteka, więc podejrzewam, że tam może coś być na tej rafie. Bo się aż za bardzo świeci. Ale to się jeszcze okaże. Bo tak niefortunnie, wiecie, nocą tutaj musimy podróżować. Dobra, dotarłam już gdzieś. Okej, jesteśmy w stanie wyjść może tutaj gdzieś. No w teorii tak, tylko bohater nie chce skoczyć do przodu. Okej. Zobaczmy, co tu się dzieje na tej rafie. No nie widzę nic godnego tutaj zabrania, ani nic takiego, więc chyba niestety na tej też nic nie ma. Także popłyńmy w takim razie na kolejną. Miło będzie naprawdę. O Jezus. Nie, powiem wam, że super mi się gra ogólnie w Odyseję. Tak już mniej więcej jestem blisko momentu, kiedy sama skończyłam grę, żeby zacząć serię na YouTubie. Więc w sumie spoko. Dobra, no dopłynę kiedyś do tej rafy. Tutaj nawet jest plaża po tej stronie. To chyba dobrze. Tu są rzeczy. Ryba. Otwierane muszle. Oh fuck my life, golem. Pierwsza konfrontacja z wodnym golemem. Na Tamorze jest ich więcej. Tak więc... Poczta butelkowa. Aha, dobra, przez to, że zmienialiśmy postać, to teraz wszystko mam nowe. To niedobrze, bo będzie mi ciężko namierzyć tą pocztę. Wiadomość od rozbitka.
Kartka z butelki. Hej, statek płynął blisko kryjówki Mendozy i uległ katastrofie. Udało mi się ocaleć i wpław dopłynąłem na dużą sąsiednią wyspę. Współrzędne nie są mi znane. Są tu jednak trzy wyspy. Średnią zamieszkują piraci. Uratujcie mnie. Jorn Krab. Okej. Brzmi interesująco. Czy jestem w stanie tu wejść? Tam jest coś na górze. Ja bym to chciała zobaczyć. Chciałabym tam dotrzeć na górę. Tylko widzę, że będzie problem chyba z wejściem. Okej, albo i nie. Siema, gryfy nocne tu są. Okej. Ła, no halo. Mogę wejść tutaj na górę? Nie. Znaczy, powinnam móc. Opa, dobra. Jestem na górze. No dobra, tam jest ich więcej. Na pewno jest jeden. Okej, na szczęście się striggerował na mnie. To akurat bardzo fajnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Pytanie, czy jest ich tu więcej? Czy niekoniecznie? Jest ich więcej, ale chyba... O, jednak. Jednak na teksturach tutaj wyspy. Dobra. Może nawet coś się tutaj znajduje. Siup. Tam jest więcej przeciwników, ale ja bym sobie najpierw obiegła tą wyspę, nie? Dobra, chyba wypadałoby wrócić tam, gdzie byliśmy jednak. Bo tu się nie zapowiada, żeby coś miało być. Dobra, to wrócimy. I siup, i zaraz będziemy schodzić. Nawet tędy możemy. To było nawet takie ładne wyjście. A tędy to było? Tak jest. Będzie warto wyciągnąć broń. Siema. To jest akurat dosyć niebezpieczny przeciwnik dla nas. Znaczy nie wiem, jakie ma obrażenia, ale na pewno jest silniejszy, jak widzicie. Kość szkieletu. I co my tu mamy? Piekielniki. Jest jakiś skarb do wykopania. Wybaczcie, że jest tak ciemno. Myślę, że zaraz użyjemy śpiwora. Aha. Czarny Zdaje miecz. Się, że coś znalazłem. Ten czarny miecz jest zajebisty i to wam powiem od razu. Ponieważ to jest aktualnie najlepsza broń. Jest pod zręczność. Ma dużo lepszą długość. Obrażeń ciętych zadaje więcej o piątaka. Wymaga mniej zręczności i jeszcze nam dodaje 10% zamiast 8%. Więc na razie się na niego przerzucimy. Zróbmy zapis, użyjmy śpiwora. Bo się nam akurat tutaj przyda ten śpiworek. Żeby nie biegać tak po ciemku. Chociaż nie ukrywam, mi tak najbardziej się przyda na warancie.
dopóki nie zdobędziemy zbroi, która chroni przed gorącem. Dobra. Zobaczmy. Więcej gryfów. Tam jest jakieś wejście. Ten gryf ma problemy. W sumie to można by było je z kuszy wykończyć nawet. A nie się przejmować takimi pierdołami. No dawaj, strzelaj. Okej. Co my tu mamy? Złoto, zardzewiałe miecze, jakieś tam sakiewki. Tu też jest wejście do jakiejś jaskini. Chyba, że ono się łączy ze sobą. Dobra, tu jest Dandolo. Spoko, ale przed Dandolo. O matko, jest miejsce, które powinniśmy odwiedzić. I to jest około, jakby tutaj. Tam trzeba zeskoczyć. Znaczy trzeba, chyba właśnie lepiej biec tędy, bo tam później... I tak będziemy. Nie wiem, czy uda nam się to miejsce zrobić w dzisiejszym odcinku. Ała. Zabijałam chrząszczyka przez przypadek. Dobrze. Na razie się wydaje dosyć bezpiecznie, prawda? Mamy saletrę. No widać, że przeciwnicy są na dole. Tu też można się nachapać tych akwamarynów. Jakieś pomniejsze grzyby. Może mi nie uwierzycie, ci co nie grali, ale rozwiążemy tutaj jedno z dawnych zadań, które już dawno temu zaczęliśmy. Skały krystaliczne. No i proszę bardzo. Zapraszam. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się, żeby to miało być jakieś bardzo trudne przebicie się. Ale z czasem zmieni się zdanie. No. Super, kolejny poziom, czyli damy sobie już kolejny w ten. W złotnictwo do końca. Oni będą spadać do mnie. No nie ukrywam, nasz nowy miecz się tutaj przyda. Okej. Tu jest zamknięte. Będziemy musieli to jakoś otworzyć. To na spokojnie uda się. Nie wiem, czy już kojarzycie mniej więcej, gdzie my jesteśmy aktualnie. Była mowa o jaskini pełnej szkieletów. Myślę, że brzmi znajomo w takim wypadku.
pięknie, czarna perła. Tutaj gdzieś chyba powinien być przycisk. Chociaż nie ukrywam, że ja nie widzę zbyt wiele tutaj. Dobra, nie bagujmy się. Szczaw królewski, pięknie. Będziemy mogli zrobić kolejne stałe mikstury. Tam na górze byłam. Myślę, że danie w zręczność to będzie dobry pomysł. Tak mi się wydaje przynajmniej. Okej. Pierścień zdolności znalazłam. Możemy w sumie na niego zerknąć. Okej, plus 5. Co? O kurde. Zdejmuj to, ja pierdzielę. No i teraz co? No i powinniśmy jakoś uruchomić tamto miejsce, żeby tam móc wejść. Ja chyba nie zakodowałam za bardzo, jak tam się wchodzi. Chyba, że... Tutaj trzeba coś nacisnąć. Niestety nie pamiętam, a najgorsze jest to, że ja nic nie widzę. Nie no, tak na logikę, no nie? Mieliśmy dwa takie pomieszczenia. Tu jeszcze nie byłam. No dawaj. Dobra, bryłki. Pełnia życia. Perły. Dobra, rozejrzyjmy się przy ścianach. Czy czegoś nie można kliknąć? Albo przy grobie? Okej. Tu pociągłam jedną dźwignię. Możliwe, że było ich więcej i nie zauważyłam. Nie wiem, tam nie widziałam żadnej dźwigni. Jeszcze sobie zerkniemy tutaj. Dobra, tam się już otwarło. Otwarło, otworzyło. No. No dawaj. Dobra, nie mam całego dnia. Tu mamy siareczkę. Pierścień duchowej ochrony, zobaczmy. Bo też wydaje się być jakiś przekozacki. Ochrona przed magią. Oświecenia. Mana i zdrowie. I też fajny pierścień, nie powiem. No i co mamy? Kuferek, nie? A tu jest jeszcze dźwignia. Aha, możemy się tutaj zamknąć. Okej, no nie wiem, czy chcę się tutaj zamykać. Chyba nie.
Dobra, spróbujmy otworzyć ten kufer. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Złoty puchar, srebrne talerze, złote, złoty naszyjnik, srebrne świeczniki, 30 bryłek srebra, bardzo duża sakiewka, wypukła, list Korowskiego i eliksir życia. No jak widać, pojawiły się szkielety na zewnątrz. List Korowskiego. Gratuluję, znalazłeś mój skarb, ale czy zdołasz pokonać pilnujących go martwych strażników? Znalazłem to miejsce przypadkowo. Nie wiem, kto został tu pochowany, ale kryjówka była idealna. Dzięki moim zdolnościom magicznym z łatwością ożywiłem stertę kości, którym powierzyłem opiekę nad moim skarbem. Niech moje złoto przyniesie ci szczęście, Korowski. No, już wam powiem, że będziemy mieć zaraz przekuchciane. Bo ich tutaj jest naprawdę dużo. Okej. Obejdzie się już chyba bez tej pochodni. No właśnie, bo tu są jeszcze tacy... Ajajaj. Strzelający do mnie. Fajnie by było, wiecie, spróbować, żeby oni do mnie sami tutaj przyszli. Dobra, bo tam są... Kurwa mać, no. Nie umarli magowie, to jest akurat przesada. No dalej. Pełnia życia się przyda od razu. Ja wam powiem, że ja stąd za pierwszym razem to spierdzieliłam po prostu. Okej, kolejni. Tu byli wyżej, nie? Dobra, ten na szczęście nie zdążył. Tam już ich nie ma. Tu jeszcze są na wyjściu. Ja nawet już nie będę tego syfu z nich zbierać, nie? Dobra. Sprawdźmy sobie w ogóle tą wolę Korowskiego. Wygląda na to, że Inos celowo przywiózł nas na tę opuszczoną rafę. W przeciwnym razie nigdy nie znalazłbym skarbu pirata Korowskiego, więc nazwij tę rafę Wyspą Nieumarłych. Uważam, że kilku ożywieńców nie zostawiło zagrożenia. Zapewne Korowski nazwał tak swoją kryjówkę, aby odstraszyć łowców skarbów. Tak, szczury, dziura i węgard. Mogę wrócić na pokład. Zlecenie zarządcy. Aha, czyli pewnie zwoje w kuli ognia nie miałam aż 20. Poszukiwania. Tak, dokąd mamy płynąć dalej? Sztorm. Człowiek za burtą i rozbitkowie. Jednak rozbitek nie wskazał współrzędnych. Rozbitkowie to w ogóle chyba później. Będę musiała sobie sprawdzić w dzienniku. Ale moi drodzy, skończymy sobie odcinek w tym miejscu. Bo jeszcze podprowadzimy Dandolo już w kolejnym odcinku na miejsce, gdzie jest nasz statek. I jeszcze popłyniemy na pozostałe rafy, bo możliwe, że coś tam jeszcze się znajduje. Więc żeby to mieć wszystko pozaliczane, to tak to właśnie ogarniemy. I myślę, że będzie przyjemnie. Plus nauczymy się właśnie wydobycia, znaczy się jakby złotnictwa na maksymalnym poziomie. Także będzie przyjemnie. Jeżeli, moi drodzy, odcinek wam się podobał, to zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Dzięki wam serdeczne za oglądanie.
Myślę, że sobie jeszcze nagram jeden odcinek dla was. Tak, o, żeby było, bo mi się fajnie, fajnie gra. Także do usłyszenia i cześć.